Witajcie, no taką mamy wiosnę właśnie na Kasprowym Wierchu. 180 cm śniegu. Cały czas tego śniegu dosypuje, wieje również momentami taki dosyć silny wiatr. Temperatura w tej chwili chyba około minus 11 stopni. Także no warunki dzisiaj typowo zimowe. Mimo że przecież mamy już wiosnę, no ale w Tatrach to naprawdę nic nadzwyczajnego. Widzicie, że mimo takiej pogody są narciarze, którzy zdecydowali się dzisiaj na jazdę na nartach, no bo jeśli chodzi o warunki, nie te pogodowe, ale warunki narciarskie, no to są one znakomite, bo stoki są przygotowane. Dopadało śniegu, no tylko widoczność bardzo słaba, także dzisiaj lepiej, żeby wybierali się tutaj ci narciarze, którzy znają dokładnie przebieg tras, bo było już takie przypadki w historii, gdy po prostu narciarze gdzieś dojeżdżali nam do Doliny Cichej na Słowacji. Co prawda tam wszystko jest dokładnie oznaczone, ale mgła jest naprawdę dosyć duża. No nic po prostu tutaj nie widać. No jak widzicie, nic nie widać, jak widzicie, sypie cały czas śnieg. Nie widać zarys może tam obserwatorium. No tak wygląda na to, że może gdzieś tam coś się przejaśni, ale na razie śnieg, wiatr. Zakopanym minus 2 stopnie, tam również sypie, ale o wiele drobniejszy śnieg. Nie wiem, tak jak tutaj opady są momentami naprawdę dosyć mocne. No i w taką pogodę oczywiście nie wybieramy się też gdzieś tutaj z Kasprowego dalej, bo prawie nic nie widać. Wyciąg na Góry Gąsienicowe, jak widzicie, kursuje, nie kursował rano wyciąg na Goryczkowej ze względu na silny wiatr. Nie wiem, prawdę powiedziawszy, czy to się zmieniło, no ale warunki na razie są trudne. Ale są też przecież dobre informacje, bo to, że mamy tyle śniegu na Kasprowym, to znaczy, że na nartach pojeździmy tu również z pewnością w maju. Kolejka będzie kursować chyba do 7 maja, z tego co pamiętam, bo przegląd techniczny dopiero zaczyna się chyba od 8 maja, także wyciągi na Podhalu już nie kursują, ale na nartach można pojeździć na Kasprowym i wierzcie mi, na pewno zdarzy się taka sytuacja w najbliższym czasie, że śniegu nie zabraknie i że będzie piękne słońce, że zrobi się naprawdę wiosenna pogoda, no i wtedy taka jazda w kwietniu na Kasprowym na nartach to jest po prostu bajka. Na dziś musimy tylko patrzeć, jak tego śniegu przybywa, jak krzesełka na większości puste wyjeżdżają z tej mgły tutaj na szczycie Kasprowego. Tak jak mówię, minus 11 stopni Celsjusza, do tego wiatr, śnieg, ale mimo to są narciarze, którzy tutaj przyjechali i zjeżdżają na nartach. I to tyle z Kasprowego.